Któż jak Bóg? Dla tych, którzy interesują się filmem, cytat. Jestem silny mocą, moc jest silna we mnie. Proszę poszukać, skąd pochodzi ten cytat. Dlaczego o nim mówię? Dlatego, że każdy chrześcijanin posiada w sobie moc. Moc zaproszenia Boga do swojego życia. Jesteśmy silni mocą Bożą. Skoro jesteśmy mieszkaniem Ducha Świętego, to nie ma takich przeciwności, które mogłyby nam stanąć na drodze i przeszkodzić w wypełnianiu woli Boga. Idąc przez trudności, idąc poprzez przeciwności, musimy zapraszać Boga do swojego życia. W przeciwnym razie trudności nas pokonają. Pamiętam człowieka, który zmęczony walką o swoje życie powiedział Bogu: nie chcę Cię znać. Co się wtedy stało? Stracił całkowicie nadzieję. Nie był w stanie pokonać swoich trudności. Dopiero spotkanie z drugim człowiekiem, który poprzez modlitwę wstawienniczą uprosił Bożą obecność w jego życiu, okazało się, że trudności, które przeżywa, nie są wcale takie straszne i wystarczy tylko zaprosić Boga do swojego życia. Bóg jest obecny w nas, a nie obok nas. Nie jest obserwatorem, milczącym i cichym, który napaja się naszymi nieszczęściami. Nie. Bóg chce być w nas, to znaczy okazywać swoją chwałę. Pomyśl sobie o tym dzisiaj. Jesteś wielką chwałą Boga. Przecież nie mogło Cię spotkać nic lepszego. Nie ma zatem takiej doliny, ani takiej trudności, która nie byłaby do pokonania. Chciałbym tutaj przytoczyć przykład z Księgi Daniela, gdzie czytamy o trzech młodzieńcach. Podpadli królowi, król skazał ich na śmierć, ale była to nie byle jaka śmierć. Król nakazał rozpalić piec i to 7-krotnie mocniej niż zwykle. Wrzucił ich do rozpalonego pieca. Kiedy żołnierze zajrzeli do środka, nagle okazało się, że trzech młodzieńców spokojnie przechadza się między płomieniami. Czy dokonali tego własną mocą? Nie. Wołali o Boga, który przyszedł do pieca. Co się zatem spaliło? Bo kiedy wyszli z pieca, okazało się, że ani ubrania, ani ich włosy nie są spalone. Co spalił Bóg? Bóg spalił ich ograniczenia. Bóg wypalił ich niewiarę. Bóg pokazał im, że nie ma takiego ognia, który mógłby zniszczyć człowieka wewnętrznie. Nie jest to przypadkiem, że piekło kojarzy się nam z ogniem, z czymś gorącym, nieprzyjemnym, ale jest również ogień Boży. Zobaczcie, że przy zesłaniu Ducha Świętego to właśnie ogień pojawia się nad apostołami. Bóg wypala nasze ograniczenia, pozwala nam żyć lepiej. Zaczęliśmy od cytatu filmowego i trzeba powiedzieć, że żyjemy w czasach superbohaterów, ludzi, którzy posiadają niezwykłe moce, posiadają również zdolność do pokonywania własnych przeciwności, trudności, tego wszystkiego, co nas ogranicza. Biblia jest pełna superbohaterów. Jednym z nich był święty Józef Egipski. To człowiek, który po ludzku nazwany mógłby być słabeuszem. Jeden z młodszych braci, nie potrafił się im przeciwstawić. Jego życie to pasmo samych porażek do pewnego momentu. Biblia mówi, że Bóg nieustannie był z Józefem. Zarówno wtedy, kiedy wpadł do studni, potem, kiedy znalazł się w domu Potifara i potem, kiedy trafił do więzienia, Bóg był nieustannie z nim. Czego uczy nas historia Józefa Egipskiego? Jeżeli Bóg przeprowadza cię przez trudności, to prawdopodobnie wypala to, co słabe. Bo nagle okazuje się, że możesz być jednym z najważniejszych ludzi w państwie, pokierować losem wielu ludzi. Zobaczcie, że często słuchamy tych, którzy mają wielkie doświadczenie, tych, którzy przechodzą poprzez różnego rodzaju trudności. Z doświadczenia rodzi się wiedza, dzięki której możemy planować naszą przyszłość. Możemy uwierzyć, że Bóg naprawdę działa w naszym życiu. Drugą historią, która uświadamia nam moc Bożą, jest historia burzy na jeziorze. Pamiętacie, że apostołowie przeprawiali się na drugi brzeg jeziora. Jezus zasnął. Nagle zerwała się wielka burza.
apostołowie w panice budzą naszego Pana, a On patrzy na nich zdziwiony i trochę pośrednio zadaje im pytanie, czemu wy się martwicie? Co wynika z waszego zmartwienia? Przecież ja jestem z wami. Jeżeli Bóg jest z nami, to znaczy, że jest z nami również Jego moc. Zobaczcie, że Gabriel Archanioł to jest Gabriel mocy Bożej. Kiedy przychodzi do Matki Najświętszej w scenie zwiastowania, wypowiada słowa Pan z Tobą. Co to oznacza? Moc Boża od tego momentu będzie cały czas w Twoim życiu. Nie bój się, wszystko jest dobrze. W tym miejscu chciałbym też powiedzieć o pewnym zagrożeniu. Wielu z nas patrzy na własne życie z perspektywy robaka. Nie doceniamy tego, co mamy. Nie wierzymy w Bożą moc w naszym życiu. Skuleni i smutni czekamy bezradnie na naszą przyszłość. A Bóg mówi nie, jesteś wielkim wojownikiem. Daję Tobie moc. Moc, której nie znają inne narody. Moc, której nie poznali Twoi wrogowie. Moc, której nie znają poganie. To moc, której udzielam wszystkim, którzy we mnie uwierzyli. Nie jesteś robakiem. Jesteś moim dzieckiem i wychowam cię na wielkiego wojownika. Wielu z nas nie potrafi uwierzyć w te słowa i rozpoczyna w sobie proces samopotępienia. To straszna rzecz. Jeżeli człowiek nie wierzy we własne zbawienie, to jest bardzo bliski pewnemu grzechowi, który nazywamy grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Niewiara we własne zbawienie ogranicza człowieka, powoduje, że popadamy w depresję, w nerwice, nie potrafimy odnaleźć swojego miejsca w życiu. Bóg nigdy nie przychodzi z potępieniem. On mówi, zbawiam cię już teraz, dzisiaj. Chcę tylko jednego, uwierz w Ewangelię. Na koniec tej konferencji chciałbym zachęcić do jednej rzeczy. Nie zabijajcie w sobie mocy, bo moc jest bardzo silna w was. I wy jesteście silni tą mocą. Dzięki Bogu, dzięki Jego chwale możecie dokonywać rzeczy wielkich. To już ostatnia z naszych konferencji. Mam nadzieję, że przysłużyły się one do waszego wzrostu duchowego. Zachęcam was do subskrybowania naszego kanału, udostępniania go także na Facebooku. Zostańcie z Bogiem. Niech was chronią Michał, Rafał i Gabriel. Któż jak Bóg?